Witajcie. Tak się śpieszyłam na nabożeństwo, że zapomniałam okularów wziąć. A więc widzę was troszkę przez mgłę. Ale na szczęście Pan Bóg dał mi takie oczy, że mogę czytać bez okularów. Dla mnie Chrystus jest tym, który umiłował mnie najbardziej. Umiłował mnie pomimo wszystko i darował mi najwięcej ze wszystkich ludzi. Nie wiem, dlaczego akurat mnie, dlaczego akurat ja uwierzyłam Mu, ale Boże Słowo mówi o wszystkim, co dla mnie uczynił. I tu mam kilka fragmentów z listu do Galacjan 1:4, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego. Później z Rzymian 5:6 werset. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Później list do Rzymian 5:8. Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Rzymian 3:23-26. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. To są takie słowa klucze, skuteczną przez wiarę i tego, który wierzy w Jezusa. I jeszcze jeden werset, list do Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. To właśnie On sprawił, że zaczęłam zastanawiać się nad swoim życiem, nad moim sercem. To Jego miłość sprawiła, że zapragnęłam innego, nowego życia, innej siebie, nowego serca w moim wnętrzu. Zapragnęłam zmiany. To właśnie Jego poświęcenie, Jego dzieło zbawienia na krzyżu sprawiły, że poczułam się grzeszna, brudna i niegodna Jego miłości. To On sprawił, że zaczęłam rozglądać się za wyjściem z mojej beznadziejnej sytuacji i tylko w Nim zobaczyłam to jedyne wyjście. Patrząc na Jego krzyż, na Jego rany, zrozumiałam, że to ja jestem winna Jego śmierci. Że każdy z gwoździ bitych w Jego ciało to mój grzech. W pewnym momencie zrozumiałam też, że nigdy nie żyłam tylko i wyłącznie dla siebie. I moje decyzje nigdy nie dotyczyły i nie będą dotyczyły tylko i wyłącznie mnie samej i mojego życia. Bo to, co robię, każda moja decyzja wpływa na życie innych ludzi. Najczęściej tych, którzy są blisko mnie. Ale zdałam też sobie sprawę, że te moje złe decyzje podjęte w trakcie mojego życia wpłynęły też między innymi na decyzję Jezusa i że On się dał ukrzyżować właśnie za mnie. On wtedy już widział moje życie, wszystkie moje decyzje i myśli i wiedział, że nie da się mnie inaczej uratować, tylko w ten sposób, oddając za mnie życie, cierpiąc na krzyżu. I dopiero kiedy Bóg odsłonił moje duchowe oczy, kiedy ukazał mi tę rzeczywistość, tę jedyną prawdę o swoim Synu i to dzieło zbawienia, dopiero wtedy zrozumiałam, że to dotyczy mojej osoby, mojej przyszłości. Musiałam odpowiedzieć na ten przejmujący akt miłości.
czyje serce nie zostało jeszcze poruszone w taki sposób. Do kogo z was Bóg jeszcze nie przemówił, pokazując ogrom swojej miłości? Tylko ktoś, kogo Bóg nie dotknie w ten sposób, nie będzie w stanie ugiąć się przed Nim swoich kolan i zapłakać nad własną nędzą, małością i egocentryzmem. Bo dopiero wtedy, kiedy otwierają się nasze duchowe oczy, pojmujemy, jak jesteśmy mali. Pojmujemy, że nie jesteśmy pępkiem świata, że życie nie toczy się wokół nas. Dopiero wtedy widzimy, że jesteśmy jak ten pyłek na wietrze, że nasze życie jest kruche, a my skupiamy się za bardzo na samych sobie, na własnych interesach, własnej wygodzie. I dopiero wtedy, gdy Bóg w jednej chwili pokazał mi siebie samą w ten sposób właśnie, wtedy zburzył w moim sercu mur, który latami budowałam z moich grzechów, a który odgradzał mnie od Niego i od Jego miłości. Bo chociaż od dziecka chciałam dowiedzieć się, jaki jest Bóg, czego ode mnie oczekuje, to jednak nie potrafiłam Go słuchać. Bardziej zajmowały mnie moje własne sprawy. No, on był tak na dokładkę. Żeby nikt nie mówił, że jestem niewierząca, no bo przecież wierzyłam w Niego. Wiem jednak, że gdy przyszła ta chwila, gdy On odpowiedział na moją modlitwę i dotknął mnie, to w tamtej chwili jakby zalało mi Jego światło. Nagle w tej jednej chwili zrozumiałam wreszcie, co Chrystus dla mnie uczynił na Golgocie. Zrozumiałam, czym jestem przez Niego i czym staję się w Nim, zanurzając się w Jego zbawieniu, dzięki, w Jego przebaczeniu. Ja tak zawsze mam. I wtedy wypełniła mnie taka wdzięczność, której nie jestem w stanie opisać. I te chwile będę pamiętać do końca życia. To jest moment, kiedy rozumiemy, że wszystko wykonało się na Golgocie i że to już uczynił Chrystus. I my możemy to przyjąć z wdzięcznością i żyć przebaczeniem i nowym życiem w posłuszeństwie Jego Słowu. Ale możemy też to zlekceważyć i dalej żyć starym życiem. Ale wtedy już nie będzie dla nas ratunku. Ja tak żyłam przez wiele lat, mając wiedzę, co Chrystus uczynił, ale nie przyjmując tego tak bezpośrednio do siebie. Żyłam przez wiele lat tak naprawdę ignorując Go, ignorując Boga, bo nie traktowałam Go poważnie. Nie znałam Go takiego, jakim jest. I chociaż dzisiaj mogę powiedzieć, że nadal znam Go mało, to jednak ta najważniejsza prawda dotarła do mojego serca i uczyniła ze mnie nowego człowieka. To Bóg uczynił w swojej łasce, nie moje starania. Bo mnie się chyba nawet wcześniej podobało takie zwyczajne życie. Tylko czasami miałam z jakiegoś powodu wyrzuty sumienia i wiedziałam, że to coś się Panu Bogu nie podoba. Ale to Bóg się zlitował nade mną. To On nie dawał mi spokoju w moim sercu, bo jednak ciągle gdzieś mi nie pasowało to, że niby jestem wierząca, a jednak moje życie na to nie wyglądało. Nie pozwól więc, aby te prawdy o zbawieniu w Jezusie Chrystusie ktokolwiek lub cokolwiek wyrwało z Twojego serca. Nie pozwól, jeśli kiedykolwiek przeżyłeś lub przeżyłaś tą bliskość Chrystusa w swoim sercu, Jego dotknięcie, kiedy On przyszedł do ciebie ze swoim przebaczeniem, nie pozwól sobie o tym zapomnieć i to zlekceważyć. Bo ten czas łaski może się skończyć i potem zostaje tylko ciemność, strach, płacz, zgrzytanie zębów. To wielokrotnie już Pan Jezus zapowiadał w swoim słowie. Chrystus też niejednokrotnie pokazuje mi w moim życiu, jak wielka jest różnica między życiem w tym świecie, a życiem w Jego bliskości. I kiedy przypomnę sobie, jak bardzo byłam zagubiona, nie znając Go,
to nigdy nie chcę już wracać do tego starego życia, które nie miało sensu i celu. Odkąd idę z Nim i za Nim, On poucza mnie, jak stawiać każdy krok. Nie muszę błądzić po omacku. On instruuje mnie bowiem swoim słowem. Ma odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Nie wszystkie otrzymuję od razu, ale czasem to ja potrzebuję tego czasu. Więcej czasu, by się czegoś lepiej nauczyć, coś zrozumieć. I dlatego ta odpowiedź przychodzi później. Ale wiem, że On się nigdy nie spóźnia z odpowiedzią i z rozwiązaniem. I dlatego, że nieraz doświadczyłam Jego pomocy, odpowiedzi na modlitwę, uzdrowienia, to polegam na Nim we wszystkim. Pragnę, by to moje zaufanie do Niego rosło z każdym dniem i by było niczym nieograniczone. To zaufanie wzmocniło się szczególnie w ciągu ostatnich 2 lat. Świat coraz bardziej chwieje się w posadach, upadają ludzkie autorytety. No tak naprawdę pośród wielkich tego świata nie widzę nikogo, komu mogłabym zaufać. Oni bardzo nadużyli naszego zaufania przez ostatnie lata. Widać coraz wyraźniej, że to, co zapowiedziane jest w Biblii na temat czasów ostatecznych, wypełnia się właśnie na naszych oczach. Staram się więc odwracać moje oczy od autorytetów tego świata, a słuchać tego najważniejszego autorytetu z góry, bo tylko On jest drogą, prawdą i życiem. Jak zresztą Jezus to powiedział w Ewangelii Jana 14:6. Bo tylko On wie, co się zdarzy i trzyma moje życie w swoim ręku. Bez Jego zgody nie spadnie nawet jeden włos z mojej głowy. I jeszcze taki obraz wyłania się w mojej głowie odnośnie Chrystusa. Przeczytam Efezjan 5:22-32. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za nie samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak Chrystus Kościół. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Bóg naprawdę pobłogosławił mnie takim prawdziwie Bożym mężem. Mam mądrego, kochającego męża. Przyznaję, że nie zawsze go doceniałam. Nie zawsze doceniałam jego miłość, oddanie. On jest naprawdę taki, jak to jest napisane w tym fragmencie. I w pewnym momencie zrozumiałam, że Bóg w ten sposób właśnie poprzez mojego męża pokazuje mi, jak Chrystus mnie ukochał. I też uczy mnie tutaj, jaka ja mam być w odniesieniu do męża i do Chrystusa. Tajemnica to wielka. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego związek kobiety i mężczyzny to jest wielka tajemnica? Zrozumiałam to w ten sposób, że to, co jest między małżonkami, jest tak intymne i jest tylko ich, że pozostaje tylko między nimi dwojgiem. A równocześnie ta więź jest tak silna i tak wspaniała, jak więź Chrystusa z Jego Kościołem, którego mogę być cząstką, którego mam zaszczyt być cząstką. Chrystus tak umiłował swój Kościół, że samego siebie złożył w ofierze. Oddał się, poświęcił siebie, swoje życie za swój Kościół, aby ten Kościół, a więc również i ja, był święty i odpowiadał swojemu Panu uległością, miłością i oddaniem we wszystkim.
Amen. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.